Intelu pracuję ponad 13 lat przy bardzo wielu projektach. W tej chwili pracuję na stanowisku engineering manager. Zaczynałam jako inżynier testu. Płacono mi za psucie rzeczy. Jest to niesłychanie fajne, kiedy można pracować ze sprzętem, z procesorami, które są ciągle na etapie prototypów. Od 2 miesięcy jestem w nowym zespole w organizacji, która się zajmuje bezpieczeństwem, szeroko pojętym kryptografią i zabezpieczaniem poufności informacji. Bardzo dużo się uczę, jak hakować strony internetowe, żeby wiedzieć, jak je zabezpieczać. Wierzę w to, że w pracy warto być osobą autentyczną. Intel jest miejscem, w którym można sobie na to pozwolić. Można być sobą, można mieć różowe włosy, można mieć dziwne hobby. W wielu przypadkach to praca była bodźcem do tego, żeby spróbować pewnych rzeczy. W Intelu jest coś, co nazywamy kwartalniakami. Dzięki tym kwartalnym wyjściom próbowałam takich rzeczy jak park linowy, skakania na bungee, tyrolki. Podobnie było z takimi sportami samochodowymi, kukartami. Chyba już byłam we wszystkich klubach w Trójmieście, które takie rozrywki oferują. Nowości i zmiana mnie tak nakręcają do działania. Osobie, która jest chętna do pracy w IT, to bym powiedziała, żeby się dużo nie zastanawiała, tylko po prostu spróbuj, rób, przyjdź do nas, zobacz, czy to jest dla ciebie. To, co się przede wszystkim liczy, to są kompetencje.